Cześć, właśnie wyruszamy na kolejne rozpoznanie terenowe. Ostatnio byliśmy w Szańcu, na Wilczym Szańcu, zaproszeni przez Stowarzyszenia Tebra, a dokładnie Piotra, gdzie urządzenie Rower C4 firmy OKM próbowaliśmy odnaleźć, odkryć, można powiedzieć ponownie, jakieś dziwne tunele, które gdzieś tam zaraz po wojnie były widziane przez młodego człowieka. Potem na twierdzy Kostrzyn robiliśmy poszukiwania sarkofagu, poszukiwania krypty, również armaty spiżowej z czasów wojny siedmioletniej, czy z czasów świetności twierdzy Kostrzyn. Właśnie dzięki filmowi Piotra z Latebry, dzięki odkryciu ponownie tej krypty w Kostrzynie, odezwało się do nas sporo osób, stowarzyszeń, które również chciały potwierdzić swoje rzeczy urządzeniem firmy OKM. Dzięki temu, że to urządzenie mamy praktycznie, można powiedzieć, już od prawie pół roku i non-stop nie pracujemy, jesteśmy w stanie dużo więcej dzisiaj powiedzieć, co widzimy, niż pół roku temu, kiedy zaczynałem. Kiedy firma OKM wysłała przedstawicieli, a nawet sam właściciel przyjął i próbował mnie przeszkolić na tym urządzeniu. Właśnie w tej chwili ruszamy do Szczecina, gdzie jedno ze stowarzyszeń zaprosiło nas do współpracy. Filmik z naszej eskapady do Wilczego Szańca mogliście obejrzeć na YouTubie na stronie Piotra z Fundacji Latebra. Filmik z krypty w twierdzy Kostrzyn mogliście obejrzeć na naszej stronie Templum. No, postaramy się na bieżąco kręcić te różne takie wyjazdy nasze i pokazywać wam to, co robimy z różnymi innymi stowarzyszeniami. To nie jest tylko tak, że my sami działamy, my współpracujemy z każdym, kto chce tylko z nami nawiązać współpracę. Okej, ruszamy. Myślę, że za 45 minut będę w Szczecinie. Tam na miejscu porozmawiam z kolegą, który nas zaprosił na dzisiejsze spotkanie, aby ustalić szczegóły poszukiwań na cmentarzu pod Szczecinem. Na razie. Właśnie dojechałem do Szczecina, w miejsce, gdzie wśród budynków, praktycznie w centrum Szczecina, znajduje się ów cmentarz, o którym wcześniej rozmawialiśmy. Jest już kolega tutaj na miejscu, coś więcej wam powie na temat cmentarza. Ja nie zdradziłem tego wcześniej, więc chwila dla kolegi. Okej, Łukasz, powiedz nam, co to za cmentarz, czego tutaj będziemy szukali, kogo tak naprawdę i coś więcej o tym człowieku. No tak, teren tak naprawdę należy do dawnego ośrodka opiekuńczego Bytanien, który został ufundowany przez wielkiego filantropa, bardzo zasłużoną osobę w historii Szczecina, Johannesa Quistorpa. Zgodnie z jego wolą został pochowany na tym terenie, mimo że był to człowiek majętny, taka była jego wola. Mało tego, mam też informację, że jego syn, również bardzo znana i ceniona postać w Szczecinie, Martin, również spoczywają na terenie tego cmentarza i to chcemy udowodnić, to chcemy tutaj odkryć i tak naprawdę przywrócić historię dla miasta i mieszkańców. Łukasz, a skąd takie informacje? Jak doszliście do tego? Macie na to dokumenty? Coś więcej? Tak, z dokumentów otrzymanych z Archiwum Państwowego wynika właśnie, że na terenie tego cmentarza funkcjonowały właśnie takie dwa bardzo istotne punkty wyróżniające się. Taka też była wola samego Johannesa i z dokumentów, jakie otrzymaliśmy od rodziny, żyjącej rodziny Quistorpów, wynika, że właśnie tutaj na tym terenie obaj panowie spoczęli. Gdzieś tam funkcjonują również stare dokumenty i fotografie, które wskazują właśnie na... Do kiedy w ogóle funkcjonował cmentarz? Czy macie informację, w którym roku go zniszczono? Czy to czasy, okres wojny, czy już po wojnie? Cmentarz funkcjonował do roku 1929. Ostatnią osobą pochowaną na tym cmentarzu to był właśnie Martin, syn Johannesa. Później cmentarz zamknięto. Po wojnie stacjonowała tutaj jednostka radziecka. No, obecnie mamy taki stan, jaki tutaj widzimy na załączonym obrazku. Okej, podejdźmy mniej więcej do przypuszczalnego miejsca, w którym znajduje się pochówek owego Johannesa, tak? Czyli ojca, tak? Bo ojca, to już... ojca, tak, tutaj głowy rodziny, która w Szczecinie
Czyli praktycznie tej osoby, która ufundowała wtedy, w tamtych czasach ten ośrodek, tak? Dokładnie, dokładnie ufundowała sam ośrodek, również tereny parkowe, znane obecnie w Szczecinie jako Park Kasprowicza, to również tereny, które przekazał w darowiźnie mieszkańcom miasta. I tutaj właśnie w roku 1899 prawdopodobnie spoczął Johannes Pistor. Okej, no dziś jak widzicie jest to wszystko mocno zniszczone praktycznie, bo jest obmurowane jakimś betonowym płotem. Z tej strony znajduje się budynek, który niegdyś był. Kaplicą cmentarną, tak. Jest jakimś budynkiem mieszkalnym, z tego informacje są takie, że tam nawet ktoś w tej chwili mieszka. Wszystko jest ogrodzone parkanowym płotem i niestety przy cokołach są metale, więc będziemy musieli się odsunąć z urządzeniem OKM przynajmniej metr od tych parkanów, ale tu samo miejsce, które tak naprawdę najbardziej nas interesuje, jest czyste, jest otoczone tutaj drzewami, które praktycznie nie będą przeszkadzać. Wygląda na to, że nie ma żadnych metalowych słupków, a co będzie pod ziemią, okaże się prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Niebawem więcej szczegółów.